Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Temat właśnie, który poruszył poseł Maliszewski, jest bardzo ważny i ja nie będę już tego pytania powtarzał. Mam nadzieję, że jak tą ustawę wprowadzimy, to rzeczywiście dostęp do preparatów w całej Unii Europejskiej będzie jednakowy. Ale mam pytanie do pana ministra. Ile mamy gospodarstw w Polsce, które prowadzą integrowaną produkcję i jakie jest stanowisko resortu w tej sprawie? Czy nadal będziecie państwo popierać rozwój gospodarstw, które prowadzą integrowaną produkcję? Wcześniej było to na masową skalę, między innymi integrowana produkcja owoców, którą Instytut wcześniej sadownictwa prowadził i wprowadzał i wdrażał na terenie całego kraju. I druga sprawa to jest skala podrabianych środków. W ostatnich latach to się nasiliło i chciałbym zapytać, jaka jest skala i czy resort ma dane na ten temat, jakie to są preparaty, czy to są herbicydy, czy zoocydy, czy insektycydy, czy w podziale na te grupy. Chciałbym się dokładnie dowiedzieć, bo z tego co wiem, najwięcej w Polsce stosuje się herbicydów i myślę, ale nie jestem pewien i chciałbym, żeby pan minister na to pytanie mi, jeśli nie teraz, to na piśmie. I jeszcze jedno, panie marszałku, jeśli pan pozwoli. No, pan poseł Gołojuch mógł, to pan też. Dziękuję serdecznie. Mam pytanie co do Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Tak jak panu ministrowi wiadomo, od kilku lat ci pracownicy nie mają praktycznie żadnych podwyżek. I teraz w myśl tej ustawy będzie Inspekcja Ochrony Roślin miała dodatkowe obowiązki. Czy za tym pójdą środki i ci pracownicy w końcu po kilku latach zamrożonych praktycznie płac i pracują w tej chwili na najniższej pensji krajowej, wielu z nich, a są to wartościowe osoby i mam obawy i docierają do mnie takie sygnały, że ci ludzie już po prostu dłużej w tych inspektoratach nie wytrzymają i będą szukać pracy na własną rękę. Ale chyba na mnie o to chodzi, bo to są naprawdę fachowcy, a przy tej ustawie fachowców w naszym kraju będzie potrzeba jak najwięcej. Dziękuję. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję.